Cześć, witajcie. Słuchajcie, dziękuję za zaufanie przede wszystkim. Jak nie kliknęliście jeszcze, to zapraszam do zasubskrybowania kanału. Będziecie zawsze wiedzieli coś tam nowego z mojej strony. Natomiast słuchajcie, dzisiaj co poruszymy? Mam taką rzecz, którą wygrzebałem u siebie już troszkę temu. I to sobie leży gdzieś tam, gdzieś kiedyś, kilka lat temu. Został mi moduł. Słuchajcie, jest to moduł z Passata B6 odpowiadający za blokadę kierownicy. To gdzieś tam kiedyś było wymienione, po prostu klient sobie kupił nowe i to coś zostało. I słuchajcie, chciałbym poruszyć temat naprawy tego, bo widzę, temat jest tabu, pokazują po naprawie, nikt nie pokazuje tego przed. Więc słuchajcie, przede wszystkim rzecz jest jaka: sam musicie rozkręcić kolumnę kierowniczą. Później nie odkręcacie tych śrub, które są takie do zerwania, czyli te takie zerwane śruby, ich nie odkręcacie, tylko po prostu zdejmujecie tą obudowę plastikową, na której to siedzi. To ma i tak wygląda, słuchajcie, ten moduł po wyjęciu. On tutaj jeszcze ma nakładkę, taką wtyczkę, kostkę. No i co? Przede wszystkim musimy wiedzieć, z czym mamy do czynienia, czyli mówimy tutaj o problemie. Jaki problem po prostu powstał? Generalnie problemów może być dwa. Problem może być taki, że blokada kierownicy się odblokowuje, czyli to jest pojazd B6, w którym miga kierownica, pojawia się kierownica, że ona się odblokowuje, natomiast nie załącza zapłonu, samochód nie daje możliwości startu. Jest to bardzo duża usterka, która w tych pojazdach się dzieje. Natomiast mówię, musimy wiedzieć, z czym mamy do czynienia przed, żeby podejść do naprawy. Generalnie rzecz jest jaka: jeżeli, słuchajcie, problem mamy tego typu, że blokada się nam otwiera i my słyszymy wyraźny trzask, 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 trzask. Jest to takie mocne uderzenie, czyli wiemy, że tam, że ta blokada pracuje. I wtedy ja Wam wytłumaczę w skrócie, co za co odpowiada. Mamy dwa przekaźniczki. To są, słuchajcie, przekaźniczki, które obracają bieguny. Odwracają sobie bieguny, czyli stereo plus, minus, plus, minus. Tu na tych stykach pojawia się sterowanie silniczka. O, taki, słuchajcie, silniczek jest w zestawie montowany i ten silniczek siedzi sobie zapięty i on sobie robi bzu, 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 czyli po prostu zamyka i otwiera blokadę. Gdy, słuchajcie, taką blokadę otwiera płynnie w jedną i w drugą stronę, to wiemy na 100%, że silnik, słuchajcie, mamy sprawny. Wiemy na 100%, że sprawne mamy te dwa przekaźniki, które odpowiadają za sterowanie tego. Natomiast słuchajcie, jak się to ma dalej? Dalej się to ma w ten sposób, że mamy, słuchajcie, dwa switche. Switche mają po dwa styki NO i NC, czyli styk normalnie otwarty i styk zwarty. No i słuchajcie, jeżeli blokada się Wam otwiera, wiemy, że sterowanie i silniczek jest sprawny. Natomiast problem będzie, słuchajcie, polegał i pochodził ze switchy. No i teraz słuchajcie, jest switch, który monitoruje sobie stan po prostu tej blokady kółeczka. Jest drugi switch, który podaje informacje o odblokowaniu tej blokady. Czy kierownica została na pewno odblokowana, żeby nie doszło po prostu do czegoś takiego, że ktoś uruchomił pojazd, kierownica się nie odblokowała, no i bum, nie? Więc tak to, słuchajcie, wygląda. No i teraz tak, jak najprościej, słuchajcie, sprawdzić. Miernik, dowolny miernik, który ustawiamy na... Dokładnie, na pip-pip. No i teraz słuchajcie, robimy pomiary. No i przy pomiarach mamy, słuchajcie, styk zwarty, styk rozwarty. Nie wiem, czy to widzicie. Ja Wam to przybliżę. Chcę, żebyście to wiedzieli bardzo dokładnie. Gdzie ten switch jest? Jest tutaj. O. Jest styk zwarty, styk rozwarty. No i teraz tak, słuchajcie. Nie interesuje nas, jeżeli na mierniku się nam cokolwiek pojawi. Natomiast po wciśnięciu ten styk ma się rozłączyć, czyli robi klik, styk się rozłącza. Ten styk, który jest otwarty, on jest w tym momencie otwarty, po naciśnięciu ma zwierać. Czyli zwiera. No i słuchajcie, w ten sposób wiemy, że ten switch, który tu jest zamontowany, on jest sprawny. No, przyjmijmy 99%, zawsze gdzieś tam coś może być, nie, ale generalnie jest sprawny. Jeżeli go wciśniemy, on, słuchajcie, ma, tak dokładnie Wam powiem,
0 ohma, czyli praktycznie rzecz biorąc jest dobry. No i lecimy dalej, robimy sobie następną próbę. Więc w następnej próbie mamy następny switch, testujemy sobie go. On jest, słuchajcie, tu zwarty, po wciśnięciu rozwiera. No i teraz następna rzecz, po wciśnięciu powinien zawrzeć tu. Ja tak jak słyszycie, robi klik, ale niestety przejścia nie ma. Jeszcze raz, tu jest zwarty, rozwiera i te styki powinny się zawrzeć po wciśnięciu switcha. No i właśnie, słuchajcie, to jest to, co może Wam zrobić problem i psikusa. Dlatego słuchajcie, już wiemy, że ten switch, który jest, on jest padnięty, czyli kółeczko się przekręca. On wie, że to kółeczko przekręcił, informację dostał, że kółeczko zostało przekręcone, ale nie zobaczył informacji o tym, że blokada kierownicy została odblokowana. A jest to bardzo ważne. No i słuchajcie co, jeśli chcecie coś takiego naprawić, to co Wam mogę doradzić? Nie musimy ruszać, słuchajcie, tych przekaźniczków, które są, bo one generalnie, mówię, jeżeli jest silniczek, słuchajcie, padnięty, to ja zaraz Wam jeszcze wytłumaczę przy okazji, żebyście wiedzieli. Generalnie rzecz jest jaka. Jeżeli taki switch mamy padnięty, słuchajcie, możemy wymienić switche 2. Decyzja należy do Was. Czy wymieniacie 2, czy wymieniacie 1. Generalnie rzecz jest jaka. No tu w tym momencie mamy, słuchajcie, problem z jednym switchem. I myślę, że po wymianie tego jednego switcha powinno nam wystartować. Jeśli potrzebujecie i musicie go rozlutować, to pamiętajcie, bardzo ważna rzecz. Najpierw na piny, które będziemy odsysaczem odlutowywali, musimy, słuchajcie, położyć nową cynę. Dlatego, że ta stara, która jest, niestety ona się Wam nie będzie chciała odsysaczem sprawdzić. Ja mam, słuchajcie, odsysacz zrobiony. Mój patencik. Gdzieś tam na filmie, którym się jest, także możecie sobie zobaczyć. Przerobiłem, słuchajcie, zwykły odsysacz, taki tradycyjny. Ma założoną rurkę, założony guziczek, pompka od zamków centralnych z grupy Volkswagena. No i słuchajcie, i to się naprawdę sprawdza. No i teraz tak, odsysacz mamy gorący, rozgrzejemy to. Widzicie? Mamy elegancko odlutowany pin. Żadnym innym odsysaczem, słuchajcie, nie zrobicie tego. Jak chcecie zobaczyć, jak zrobić odsysacz, to sobie znajdźcie mój film. Przekonacie się, że to się naprawdę sprawdza w 100%. No, drugi pin mamy odlutowany. O kurczę, została mi jeszcze cyna po drugiej stronie. Dobra, zaraz go przelutujemy. Bierzemy się za następny. Mamy elegancko odessany. Jeżeli się nam, słuchajcie, któryś pin nie odessał, no to nie podchodźmy do niego po raz drugi, dopóki nie polutujemy go ponownie. Bo cyna jest tylko przewodnikiem ciepła, który po prostu łatwi nam rozlutowanie tego pinu. Także rozgrzewamy jeszcze raz. No i dobra. Mamy rozlutowany. Co prawda, słuchajcie, one są switche klejone. Dlatego musicie wiedzieć, że musicie mieć jakiś tam śrubokręcik, cieniutki, cokolwiek, żeby sobie z nim poradzić. Przede wszystkim, słuchajcie, takie switche są dostępne. Jeżeli wejdziecie gdzieś na jakiś portal znany u nas, gdzie takie rzeczy są dostępne, to możecie kupić. Tylko że od razu mówię, jeżeli znacie usterkę i wiecie co potrzebujecie, to wtedy sobie kupicie taką rzecz, jaką potrzebujecie, bo możecie sobie kupić przekaźniki, możecie sobie kupić same switche. Ale no mówię, wszystko zależy od tego, co tam będzie potrzebne. Kurka jest tak mocno przyklejony, że słuchajcie, nie mogę z kurczebyka odkleić. Myślę, że zaraz puści. Musimy go ładnie podważyć.
No wyłaś. No, dobra. Mamy, słuchajcie, switcha naszego wyrwanego. To jest ten nasz switch. Więc jeżeli chcemy zrobić naprawę na szybko, to musimy takiego switcha niestety mieć. Ja sobie tutaj teraz te piny wezmę, ładnie poprawię. Bo na jednym pinie mi zostało troszkę cyny. A musimy mieć dziurki czyste, żebyśmy mogli włożyć nowego switcha. No i dobra, słuchajcie, jak mamy wszystkie dziurki przygotowane, wszystko wyczyszczone, bierzemy naszego nowego switcha, którego musimy, słuchajcie, wlutować. Klik, klik, próbę zaraz zrobimy. No a teraz, słuchajcie, ja wam poruszę temat taki. Bo nie wiem, czy nadmieniałem, czy nie nadmieniałem. Słuchajcie, z tym silniczkiem. Więc sprawa wygląda w ten sposób. Jeżeli będziecie czuli, że wasza blokada próbuje się otworzyć, a nie może do końca, bądź robi to bardzo, silniczek słychać, psztyk, a nie czas, czas, tylko tak pyk, pyk, no to słuchajcie, wtedy może to świadczyć o tym, że problem mamy z silnikiem. Natomiast słuchajcie, silniki same z siebie nie padają. To wam od razu powiem, bo czytam na forach czasem, co ludzie wypisują. Po prostu jakieś istne, totalne, głupie bzdury. Przede wszystkim, słuchajcie, rzecz jaka. Szczotka, słuchajcie, w silniczku nie upala się sama z siebie. To od razu powiem. To nie jest wina silnika. Więc nie odpisujcie bzdur, po prostu, żeby ludzie inni nie musieli korzystać z takiej wiedzy niepotrzebnej. Rzecz wygląda, słuchajcie, w ten sposób, że w takim przekaźniczku, który jest, najnormalniej w życiu, słuchajcie, co się dzieje. Łamie się blaszka, która jest od styku głównego i najnormalniej w życiu zostaje zwarta w jedną stronę. I wtedy rzecz jest jaka. Jeżeli, słuchajcie, mamy dwa przekaźniki i silniczek jest zapięty do wysterowania i jest rzecz jaka. Myślę, że jeżeli podchodzicie do zagadnienia, to wiecie, jak działają przekaźniki, które zmieniają, odwracają bieguny. Więc przyjmijmy, że na stałe są plusy dwa. Jeden z nich nagle okazuje się, że klep przyłapał się do blaszki ujemnej, bo puściła blaszka czy pękła, bo bardzo często one właśnie pękają. I wtedy silnik najnormalniej w życiu dostaje prądu potężnego, bo on jest sterowany przez cały czas prądem. No i w ten sposób, słuchajcie, upala się blaszka w silniczku. Także, słuchajcie, to nie jest wina silniczka. Silniczki są naprawdę bardzo dobre. Te silniki są stosowane w wielu pojazdach. Dokładnie ten model i one się naprawdę, słuchajcie, sprawdzają. Dlatego też od razu mówię, jeżeli macie problem tego typu, to mógł już ucierpieć wasz silnik, ale to musicie go wyciągnąć i zdiagnozować sami. Natomiast na, słuchajcie, te 90% macie uszkodzony któryś przekaźnik. Natomiast tu od razu powiem rzecz taką. Jeżeli, słuchajcie, któryś z przekaźników padł, to pamiętajcie, one zawsze działają, można powiedzieć, tą samą liczbę razy. Tyle razy blokada, co została odblokowana, tyle razy została zablokowana. Dlatego każdy z nich pracuje tyle samo. Jeżeli wymieniacie, pamiętajcie, wymieniajcie parami. To samo, słuchajcie, dotyczy tych switchy. Ja w tym momencie nie wymieniam drugiego switcha, bo dla mnie to jest bzdura, bo ja chciałem wam po prostu pokazać, jak można to zreanimować i pokazać. I przede wszystkim, słuchajcie, rzecz jest jaka. Jeżeli ja wam pokazuję taki filmik, na którym coś uratowałem, coś zrobiłem i widzicie ten filmik, to tylko dlatego, że słuchajcie, moduł, który gdzieś tam leży długo, komuś gdzieś prezentuje i to wystartuje i odpali. I później dopiero po czymś takim, słuchajcie, ja taki filmik zostawiam i wklejam. Nie ma u mnie możliwości takiej, że ja, słuchajcie, dostanę
czy znajdę jakąś płytkę, która u siebie, u mnie gdzieś tam kiedyś była z jakiegoś pojazdu zdemontowana, pokażę naprawę, rzucę na półkę i Wam pokazuję filmik. Nie, bo to by się, słuchajcie, mijało z celem. Zaufanie przede wszystkim poszłoby na bakier. Więc słuchajcie, jeżeli to mi wystartowało, to tylko dlatego, to znaczy, to jeśli wystartowało, to widzicie ten filmik. O, tak to już Wam precyzuję, żebyście wiedzieli dokładnie. Także słuchajcie, myślę, że filmik się Wam przydał. Jeśli będziecie mieli problemy, śmiało piszcie. Będę się starał Wam pomóc, doradzić. W każdym razie już wiecie. Jeżeli blokada słychać, że pracuje, a mimo to nie załącza zapłonu, nie otwiera się, mamy problem ze switchami. Tu jest switch, który, mówię, obserwuje kółeczko. Drugi, który widzi, że kierownica została odblokowana. Także słuchajcie, tak to właśnie wygląda. Jeśli macie moduł tego typu i nie widzicie na nim śladów wody, raczej jest to bardzo rzadkie, ale gdyby samochód czasem stał bez wody, no to słuchajcie, nie czepiamy się dalej, tylko zakładamy, robimy próbę i chodzi. Także słuchajcie, jeszcze raz dziękuję za zaufanie, dziękuję za wytrwanie, za oglądanie filmiku, a macie problemy, to śmiało wypisujcie. Także pozdrawiam, dzięki, do usłyszenia, cześć.